Dobra, i wydaje mi się, że zapełniliśmy już. On miał kuźwa rację! Dzień dobry, proszę państwa, witam was bardzo serdecznie w Ziomeczku! Poznajcie Ziomeczka, ale... bo teraz zadajecie sobie pytanie, kiedyś był taki odcinek? Ale nie zrobiliśmy wszystkiego, ponieważ w Ziomeczku nastąpił update. Dostałem drugą opcję po update'cie, żeby jeszcze raz zająć się Ziomeczkiem, ponieważ w momencie, kiedy naciśniemy tego X-a, gra po prostu się kończy. Nie naciskajmy tego, bo go po prostu zatłuczemy i to będzie koniec. Nie możemy go zostawić. To by był katastrofalny koniec dla naszego Ziomeczka. Psst, a ty już teraz zostaw łapeczkę w górę, jeżeli chcesz zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Chociaż widziałeś prawdopodobnie na początku odcinka, co się dzisiaj wydarzy. Będzie naprawdę grubo. Okej, żeby dostać się do całości tego całego kontentu, który tutaj tak naprawdę mamy w Ziomeczku, czyli gościu, którego nie możemy po prostu zamknąć, bo on umrze, zwyczajnie umrze, musimy zacząć od samego początku. Poza wszystkimi promokodami musimy go nakarmić. Czyli zaczynamy od jednej gruszeczki. Czy jedna gruszeczka nie wystarczy? Wydaje mi się, że nie. Odrobinę ciasteczka. Nie jestem głodny. Mordo, podejrzewam, że jakbym teraz wyszedł albo zostawił cię tutaj na 7,5 godziny, no to miałbyś prawo zgłodnieć. Na pewno nie jesteś głodny, a jakbyś troszkę skonsumpcjonował, wiesz o co chodzi? W sensie... może... przestań. Nie chcę tego. To co ty jesz tak naprawdę? Kurde! Zacznijmy od samego początku. Najpierw go na luzie najedzmy. Teraz się boję. Gra może się skraszować. To będzie znaczyło, że ja po prostu kopnę w kalendarz. Proszę, użyj tego. Clear stuff. O, ale zanim wysprzątamy wszystkie rzeczy, jeszcze odrobinę ich tutaj naładujmy, żeby było tutaj tak naprawdę co sprzątać. Użyj sprzątania. Umrę. Nie, spokojnie, jeszcze nic się złego nie wydarzy. Na razie to jedzenie musi się rozejść po całym ekranie. Wiesz o co chodzi? To znaczy ja będę musiał trochę ponaciskać. I tutaj przydała mi się wstawka 7 lat później. 6 and a half hours later. Zaufajcie mi, że jeżeli zapełnię cały ten ekran, on Beat Buddy, czyli nasz ziomeczek, już po prostu przestał się interesować całą sytuacją. Miejmy nadzieję, że coś się musi dziać na górze, że to już prawie nie spada na dół. Okej, czyli zapełniliśmy. Proszę przestań. Boję się, że gra się skraszuje, proszę. Dobra, i wydaje mi się, że zapełniliśmy już. On miał kuźwa rację! O nie, o nie, o nie, nie chcę tego dodać do archiwum. Dobrze, że nie miałem tego wypakowanego. O nie, żeby tylko nie... O nie! On mówił prawdę! On mówił prawdę! Jak to teraz wyczyścić? Restart, buddy! Błagam! O nie, promo ko... Holiday, czyli on miał rację, że się po prostu zbuduje. Ścisz to! Wysłałem ziomeczka na wieczne wakacje na dryfującym oceanie, a nawet nie spróbowałem zrobienia innych opcji. Ja muszę wyczyścić całe updata. Jak to teraz zrobić? To jest masakra. Co ja zrobiłem? Jezu, jak go przywrócić? To jest jakiś absurd. Dobra, i teraz jak co, w niego wchodzę? To on dalej dryfuje, nie? Ratujmy go! O jest, znalazłem go! Znalazłem go w rejestrze, dobra, powoli, powoli. Teraz tutaj mamy jego opcję ze śmiercią. Musimy to usunąć jak najszybciej. Oczywiście, że tak, czyli opcja została usunięta z rejestru. Okej, tyle mamy. Teraz tutaj musimy stworzyć nowy dokument tekstowy. Wklejmy ten link, który dał nam gościu. Zapiszmy go. I wklejmy to tutaj naciskając Enter. Okej, przenosi nas gdzieś. Fantech. I to musimy usunąć. Dobra. Czuję się kuźwa jak jakiś Illuminati hacker. Wracamy do folderu Beat Buddy. Teraz musimy to tylko wypakować tutaj. I powinno działać. Przecież ten ziomek jest geniuszem. Dobra, obiecuję ci, że cię już nie przekarmię. Mam drugą szansę po zhakowaniu. Ściszyć. Jeśli naciśniesz wyjście... Nie zamykaj tego okna, ja umrę. A jakbym... To tak, jak to działa. Nie mam za dużo życia, więc po prostu zostań tutaj. Nie chcę umierać, więc proszę. Dobra, nie wychodzę, nie wychodzę. Spokojnie, mamy czas. Teraz. Powoli go nakarmimy. On nie jest za bardzo głodny, musimy przestać. On tego za bardzo nie chce. Nie zbugujemy cię już teraz, mordo. Muszę dać tło, nie? To oznacza, że umrę, jeżeli przesadzisz z jedzeniem. Proszę, użyj tego. Dobra, czyścimy. Już nie robimy nic
poza tym. Dziękuję ci bardzo, okej. Możesz się rozejrzeć dookoła. Mogę cię rozbawić. W jaki sposób? By the way. Nazywam się Pażders? Powinienem zacząć od tego. Od czego? A od przedstawienia się. Pażders? Teraz zagrajmy w grę. Dobra, dobra. Wszystko powoli. Złapane piłki. Spróbuj złapać piłki. Dobra, tylko nie rzucaj je w stronę quit. Bo jak rzucisz to tutaj... Dobra. Proszę cię, złap 10. Przecież to będzie łatwizna. A jak nie złapię jednej na przykład? Upsi. Ale tą złapię. Jej! Dobra. A, rzucasz to w stronę X-a. Rozumiem. Jezu. Kilka więcej. Jeszcze jedna. A, tam chciałeś w X-a? Dobra, powiedzmy, że tutaj. O, jest 10, dobra. Bo to leciało w stronę X-a, ale byśmy narobili. To było zabawne, prawda? Bo oczywiście, że tak dobrze się bawiłem. Mój drugi ziomeczku. Posprzątaj piłki. Jak to muszę zrobić? Naciskając clear staff? Być może... O. Czyszczenie obiektów? Ej! Nie żegnajmy się jeszcze! Nie żegnajmy się! Ziomeczku, nie będę cię przywracał drugi raz! Jezus, mój Boże, myślałem, że to było to! Myślałem, że to zrobiłeś, że wysłałeś mnie na pewną śmierć! Tam było ciemno, okej. Pozwól mi zająć momencik. Co tam jeszcze kombinujesz? No dobra, nie ruszam! Więc teraz to już nie piłki, jak... To było zabawne. A, chodzi ci o to, że nie będziemy teraz tego robić piłkami, ale to był darmowy poradnik. Teraz będzie trochę więcej zaskoczeń, więc proszę, nie odchodź jeszcze. Nie, no nie odejdę, spokojnie. Mamy quest. Okej, pobawmy się w questach. Pażders, witaj. To jest lepszy od piłek, prawda? O kuźwa, broń się. Ja to pamiętam. I tu będziemy musieli coś ulepszać prawdopodobnie, tak? On musi wbić poziom. Dostałem krytykala. Nie jest za dobrze. Możemy odświeżyć życie, albo dać max życia więcej. Dajmy krita. Dobrze! Możemy walnąć krytykala. Co prawda to nie są krytykale, ale mamy duże szanse na to. One nas walą za jeden, także to nie jest jeszcze tragedia. 9 krit. Wow. Dobra, dajmy sobie 10 życia więcej. To już trzeci level. Jeb na kapę! Co prawda ten nie schodzi na kapuchę, ale obrażenia są też całkiem ciekawe. Mogę ich posprzątać na przykład? Jakbym ich tu chciał posprzątać, nie ma takiej możliwości. Zaraz bijemy level, tylko żeby mnie nie porobili. Teraz zrobię sobie restore HP, nie? Okej. Okay. Level 4, teraz będzie ciężej. O, za 9, dobra informacja. Za trójeczkę. One nas też nie walą za nie wiadomo ile. Jeszcze jeden. Ten za 2, ten już jest lepszy trochę. Ale my mamy szansę na krytykala. Oj, ten mnie też walnął za krytykala. Dobra, mamy level. Walimy w krytykala. Dawaj, piąty level. Za trójkę. Za trójkę, no walnij krita, on mnie też krita, ale za dwójkę, to nie są jakieś mocne uderzenia. Dobra, przecież on jest w piżamie, normalnie go rozwalasz, nie rób takich głupot, nie? Dobra, ten za dwa, ja za trzy, 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 ten za dwa, ja za trzy i ten za dwa, ja za trzy, wiedziałem, to już nie było nic nad... Ej, to jest... O-o, dobra, dobra. Zresetujmy życie. Teraz może już być ciężej. Ten za dwa, ja za trzy. Ten za dwa, ja za trzy. Ten za dwa... Bez krytykali, błagam. O, teraz się może udać. Jeden, trzy. Jeden, trzy. Jeden. Jesteśmy niezniszczalnym... Co to? Nie, no muszę zresetować życie. Tu nie ma innej opcji. Level 7. Ale jest tu dużo zabawy. Ha, ha, ha. Za 12. Może się uda. To się może udać. Dobra. Jeszcze jeden ziomek. Dawaj. Dawaj, bez krytykalów. Który to już level? Mógłbym dodać jeden do ataku, ale po co? Dawaj, level 8. Tu można mieć więcej niż 8 level. Pamiętam, że w poprzednim odcinku mieliśmy chyba maksymalnie 6. Czy ja bym tu ryzykował z jakimiś krytykalami? Może. Mam pół HP. O nie, jeszcze... Jeden, trzy! Jeden, trzy! Który ja level tu zrobię? Ej, czemu ja nie wbiłem poziomu? Ej no! Ej no! Robisz to! Pażders! Który... Nie no, muszę zresetować życie. Do którego levela dojdziemy, nie wiem. Na razie mamy 9. I nie wiem, czy to jest w ogóle do osiągnięcia. To jest ten update. Ale dymy. Z tego co wiem, największy level, który można było tutaj osiągnąć, to był 5.
albo szósty, byle nie miecz. Ten miecz zadaje naprawdę dobre obrażenia, a my nie dostajemy żadnych krytyka. Zamknij się! O-o. Dziesiąty level paszdersem! Ja tu zaraz coś... Dobra, krytykala będziemy, dobra. Ciągle się bawimy. Idź w krytykal. A czemu te mnie za pięć walą? Zmarałem. O nie, mogłem wrócić w chatę. Okej. To było to. Myślałem, że... Miałem nadzieję, że przyjdzie po mnie na większym levelu niż dziesiąty. Ej, no dziesiąty level to był naprawdę dobry level. Niestety, ten trial się skończył i nie możesz tego wszystkiego powtórzyć, także już nie pogramy. W pełnej wersji będziesz mógł, ale już będę martwy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powinieneś zrobić. Nie jestem zobligowany do tego, żeby robić jakiegoś giveawaya, ale mamy promokody. Ale spróbuj holiday. Dobra, holiday to my jeszcze spróbujemy. Po kolei, co my możemy zrobić? Pierwszą rzeczą, jaką pisaliście w komentarzach wiele razy, to jest hot body. A nie muszę pisać z dużych literek, dobra, czyli dajemy mu... Party czapeczkę! O mój Boże! Tak myślałem, że to się wydarzy. Uwielbiam nosić. Uwielbiasz to nosić? Ty mnie pytasz, kuźwa, co to miało być? Trzymaj kursor w środku. Jeśli klikniesz na X-a, ja tutaj padnę na ten. Dobra, czapeczka jest. Z czapeczką możemy lecieć dalej. Teraz możemy skorzystać z kolejnego promokodu, jakim jest Bagel Buddy, chyba. Nie ma takiego kodu. Bagel. Możemy dać mu bagla. O, chyba wskoczyło. Gruszka. Ciasteczko. Bagel. Zarąbiste, możemy dawać mu bajgle. Przydałaby się tu jeszcze pizzę, hot dogi. A jakbym dał pizzę? Jest. Kuźwa, już myślałem, że ten arbuz to będzie pizza. No ale niestety, dobra, wygląda na to, że Beat Buddy na razie nie jest głodny, a że ja nie chcę go zbugować, to by było turbo głupie. Korzystajmy z kolejnych kodów, które, no, możemy z nich skorzystać. Burger Buddy. Przy okazji naprawdę dziękuję za podsyłanie tych wszystkich kodów. Są burgerki. Mołdo. Teraz ostatni jadłem burgera w ogóle. Blasko zdroju. Użyj czyszczenia. Oczywiście. Nic nie padniesz na normalnie. Musimy trafić jednego burgerka. Specjalnie dla ciebie. Niech on tutaj leży. Lecimy dalej. Kolejny kod to jest ponies. Czyli koniki. I o co chodzi w tym kodzie? Czy tu się coś dzieje? W momencie kiedy... A jakbym zrobił ponies holidays? Dobra, nie wysyłajmy go jeszcze na wakacje, bo to by było turbo głupie, bo został nam ostatni kod i ostatnia rzecz, która jest właśnie update'em do tej gierki, którą możemy zrobić. I jest to postarzenie go, aż on sam po prostu umrze, ale dzięki nam i dzięki kodom, promokodom, których będziemy używać, dożyje spokojnej starości. Więc uwaga! Kod to będzie Our Skip. Okej, pominęliśmy godzinę. Our skip. Nie wiem, ile razy mam to wpisać. A, ze spacją. Okej. I teraz pytanie, czy pomijanie tych godzin działa? Bo słuchajcie, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że teraz musielibyśmy zostawić tę grę na około 23-24 godziny, żeby on się zestarzał, bo on się starzeje co godzinę. Była jeszcze opcja z tym, żeby skorzystać z zegara i ten zegar puścić do przodu o 24 godziny, żeby on się zestarzał, ale nie będę tego robił, dodatkowo nie będę tutaj siedział przez 24 godziny, bo byłoby to bez sensu. Po prostu kilka razy wpiszemy promocyjny kod, czyli promokod Our Skip i musimy to zrobić kilka razy, aż nasza postać, czyli nasz buddy, po prostu się zestarzeje. Okej, zróbmy to kilka razy. I wracam do was, jak tylko coś się wydarzy. 2000 years later. A spróbujmy jeszcze skorzystać z holiday, czyli wysłać go na... Jest taka opcja. A im teraz? Skip hour, a właściwie... Hour skip. Nie ma takiej możliwości, ale możemy go spokojnie wysłać na... Wakacje. O nie! Czy ja... Jeszcze chcę zrobić tajne zakończenie, to nie jest koniec, to jest takie fajne, nieprawdaż? Byłem tutaj tylko przez chwilę, jeden raz, ale czas nadszedł, muszę zostać sam. I teraz będę z tobą. Jak długo? Na zawsze? Mieliśmy dużo dobrego czasu, nieprawdaż? No prawdaż, prawdaż, jak nieprawdaż, jak prawdaż. Jedzenie, jaja, balls, piłki, przepraszam. Wbiłeś mnie na 10 poziom, nie ma za co, nie było łatwo, ale jednak starałem się. I mógłbym tak naprawdę wyłączyć już grę, ale chyba jeszcze nie. I think, myślę,
ciągle tutaj jesteś, to planujesz mnie sprzątnąć, kopnąć w kalendarz. To będzie to miejsce, w którym chciałbym umrzeć szczęśliwie. Beat Buddy, jeszcze to nie jest ten moment. Myślisz, że powinniśmy... Tak! Myślę, że powinniśmy kontynuować życie. Tak! Jestem jak najbardziej za. Razem? Możemy razem. Nie wiem, znaczy mam żonę, kuźwa, ale nie wiem, zobaczymy, co się wydarzy. Także zaufam ci. Mordo, zostań ze mną, Medyta Bartosiewicz. Jeszcze... Jest! Wróć... O! Wróciłeś z wakacji. To jest... To wszystko było... Wspaniałe. Darmowym poradnikiem po tym wszystkim. Hi, hi, hi. Mam nadzieję, że zapłacisz za kolejnego Beat Buddy'ego. Nie wiem, zobaczę. On cię doceni. Tak bardzo, jak ja to zrobiłem. W jaki sposób chcesz mnie docenić? O czym ty mówisz? I czy teraz... Content kompletny. Mam pomysł. Myślę, że powinniśmy... Ale tylko może... Jeśli poczekamy 24 godziny... Kod Holiday wszystko zresetuje. I możemy to zrobić... Ponownie. Czy to jest ten moment, kiedy możemy wpisywać skip hour? Być może. Tylko 20 godzin, zanim kody się zresetują. Jestem tego pewien. Co? On sam to mówi? Czyli ja mogę wychodzić i wchodzić tutaj? Czy on będzie jeszcze coś do mnie mówił? Ale to jest dziwne. A jakbym teraz zrobił hour skip? O! On zmienia kolor! Ziomeczku, szarzejesz! Szarzejesz! O mój Boże! O mój Boże, ziomeczku! Czy to jest twój koniec? Ziomek niebieski zmienia się w Gandalfa szarego. Albo białego, nie wiem jeszcze jaki kolor osiągnie. To by było... porąbane, a czekaj zanim się... 7 godzin, holiday. I didn't refresh, did it? Dobra... I know, it wouldn't. Dobra, ej, poczekaj. I just like to imagine... Próbuję sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy stajesz się Gandalfem Białym. Jest tego coraz bliżej. O mój Boże. Jesteśmy, kolego. Jesteśmy, I... Myślę, że... This is it, że to jest to. Czuję się... Czuję to, przepraszam, czuję się staro, czuję się jak Gandalf, być może. A już wolniej mówi, prawda, bo jest prawda dzieduszkiem. Chciałbym... I will... Możesz... Never, nigdy... Forget, chciałbym nigdy nie zapomnieć. Jezu, jaka to jest smutna gra o ziomku. Nasza... Journey, maybe? Przygoda? Holiday. Szybko. Holiday. Wyślijmy go na... Holiday. Nie mogę go wysłać na holiday. Niestety. Nasze wakacje. Być może na jednych już był. Nie. Nie chcę się żegnać. Holiday. Mordeczko, nie idź spać. Proszę cię. Co tu się dzieje? Może mogę go nakarmić? Czy ty jesteś już stary? O nie... To może być jego koniec. To może być koniec ziomeczka. On się zestarzał. Quest. Beat Buddy. Życie. Help. Cokolwiek. Old. Holiday. Exit. End. Brakło mi słów! Muszę to zresetować! O nie, to koniec. Holiday. Wysłaliśmy go na... O nie, to jest koniec. To jest oficjalny koniec Beat Buddy'ego. Zestarzał się i umarł. To jest jedna z najsmutniejszych gierek, w jakie grałem. Nie chcę więcej do niej wracać, nawet jakbym miał możliwość zagrać kolejnym Beat Buddy'im i żeby to wydarzyło się w nowej gierce, która wyjdzie. Nie chcę już. Już więcej nie chcę. Trzymajcie się, mistrzowski łokieć, zostawcie znicz dla Buddy'ego w komentarzach. To tyle. Dara. Łokieć, pół. Jaka przykra gra, masakra.